Państwo zobaczą, to się trzęsie. Wszędzie chodzą po Warszawie transparenty. No tutaj troszeczkę zasłaniają, ale tam Państwo zobaczą daleko, prawda? Poszły transparenty. I po co one te transparenty? Pochody chodzą. Co one chcą? Bo to jest, widzicie Państwo, żebracznica zorganizowana. To nie jest jakaś osoba, która żebrze. To nie jest jakaś jedna osoba, która kradnie. To nie jest jakaś jedna osoba, która kombinuje, kręci czy uprowadza ogromne miliardy do rajów podatkowych za granicę i tam umieszcza. Czy jakaś taka jedna coś złości. Tylko to jest tego pełno. Transparenty tu i tam jeszcze dalej. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Eurokoncita Barbie Baby Langström Extra. Czyli widzicie Państwo, sądy nie są w stanie nic zrobić. O Jezus, nie sądy, tylko te banki. Bo każda myszka katolicka na swoje konto, współpracująca z całym tym systemem tych żebracznic, systemem tych wysysaczy, podbieraczy, krętaczy, partaczy, no to można by tu mnożyć, ale wiadomo o co chodzi. To wszystko jest stare jak świat. Przecież w czasie Jezusa już tacy lichwiarze byli. W czasie Jezusa celników nie lubili. W czasie Jezusa lichwiarzy nie lubili. Państwo zobaczą, że prawosławie jest bardzo przeciwne lichwiarstwu i nawet mają świętych, przykład których świadczy o tym, że lichwiarstwo jest złe. Natomiast żydowsko-katolickie, watykańskie różne mafie, one wiedzą, że to jest złe, ale jeszcze oko się przymyka na pewne rzeczy. Tak jak Ziobro mówi, że to jeszcze tylko kwestia czasu. Walka jest w toku, w każdym bądź razie już. Walka z lichwiarstwem, bo po co nam te pieniądze aż tak bardzo za wszelką cenę? Po co nam te pieniądze gromadzić? Po co nam to? Po co? Policja jeździ, obserwuje. Policja jeździ i się patrzy. No co, kto, jak podejrzanie wygląda. Troszeczkę mrzawki, troszeczkę pada, troszeczkę nie pada. Proszę Państwa, ten smyk to już jest inny. Będzie niedługo otwarty, ale nie wiem, czy to będzie smyk. Póki co palma, póki co program edukacyjny Radia Tok FM Eurokoncita przeciw lichwie. Radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langström Extra przeciw głupocie, ślepocie i ciemnocie Uniwersytetu Warszawskiego. Bo co oni po tym Uniwersytecie Warszawskim skrytykowanym przez Chińczyków mają? No skrytykowanym, że poziom najniższy na świecie, proszę Państwa, najniższy na świecie. Ale przecież autorytaryzm ma do tego i z tym wspólnego, że trzeba się wywyższać, trzeba udawać, trzeba kombinować tak, że jesteś najgłupsza, a najmądrzejsza. Najgłupsza, a najmądrzejsza. Także ten chłopaczek durnowaty nie był w stanie tutaj nic zrobić, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o ten BIK, no, bo to te wszystkie banki i ten euro żydowski jest powiązany i każdy inny bank jest powiązany, proszę Państwa, z partaczeniem, wyciąganiem z ludzi pieniędzy, braniem na lichwę, braniem na procent i potem jeszcze wyciąganiem różnych, a przeróżnych konsekwencji, gdy nadaje nasze Radio Concita. Tok FM Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. Proszę bardzo. Radio Concita, Tok FM Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra Eurokoncita, Tok FM Eurokoncita, Barbie Baby. Zapraszamy.